World League of Players, and Audiogenics. Witam serdecznie, z tej strony Lumbar i ja chciałbym wam pokazać mojego hotlapika z toru Spa Francorchamps w Belgii. Wyjeżdżamy na prostą startu mety, rozpędzamy się do prędkości około 300 km na godzinę i przed nami dość ostry zakręt numer 1, po którym wychodzimy na chyba najdłuższy segment na tym torze, jeśli chodzi o taki bez praktycznie odpuszczania gazu. Zaczynamy tutaj po lewej Oruż, później na górze Radio i ta bardzo długa prosta, na której Sebastian Vettel dokonał historycznego manewru w 2018 roku. Tutaj prędkości mogły sięgać nawet 345 km na godzinę, w Strudze nawet więcej. Segment zakrętu w prawo, lewo, zaraz znowu prawo. Też dość ciężka sekcja, bo łatwo jest złapać uślizg i wyspinować się na torze. Teraz mamy zakręt 180 stopni niemalże w prawo, po czym mamy wyjście tutaj na lewą stronę. Trzeba uważać na limity, bo można bardzo łatwo unieważnić okrążenie. No i chyba mój ulubiony zakręt, czyli ten długi łuk w lewo, na którym wystarczy tylko zdjąć delikatnie nogę z gazu, aby go płynnie przejechać. Dość ciężka tutaj sekcja przed nami, czyli znowu zakręty typu prawo-lewo. Za mocne wzięcie tarki może skutkować tutaj dużymi problemami, czy jeśli chodzi o unieważnienie, czy jeśli chodzi o po prostu wyspinowanie się. No i wyjeżdżamy w trzecim sektorze na drugi najdłuższy segment bez odpuszczania gazu, po którym właściwie wieńczymy zaraz naszą próbę. Taką dość ciężką szykaną, do której już tutaj zaspoileruję, że niestety dohamowałem za późno, przez co straciłem dość dużo czasu. No i w taki sposób kończymy hotlapa. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i widzimy się w splicie retro w sobotę o 20:00.